Oh yeah, baby. Siema kochani, w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, dlaczego zdecydowałem się na to maleństwo, żeby zakupić to maleństwo. To jest obiektyw Panasonica 25 mm stałoogniskowy ze światłem 1.8. Dlaczego ten obiektyw? Ponieważ ten obiektyw jest tani. Kosztuje tylko 700 zł, bo jest właśnie stałoogniskowy. Czyli nie ma zoomu, nie pokręcimy sobie. Mamy jakby jeden kadr. Ale dlaczego ten? Po pierwsze, jest mały, jest lekki i jest mega poręczny do zastosowań filmowych, YouTube'owych. Jest jasny, czyli możemy sobie dużo światła wpuścić do soczewki nawet w ciemnych pomieszczeniach. A dodatkowo taka przysłona daje nam fajny efekt rozmycia tła, który mam nadzieję, że zobaczycie sobie zaraz, jak podmienimy. No i co? Jestem mega bliziutko, ponieważ zdjąłem ten obiektyw, który ma ogniskowo 12-60, czyli to jest ekwiwalent 24-120 na pełnej klatce, więc jest na 12 mm dużo szerszy niż ten, ponieważ ten jest 25, czyli tak naprawdę 50. I 50 to jest taka uniwersalna ogniskowa, która jest podobna, najbardziej zbliżona do ludzkiego oka. Ten obiektyw na pewno też będzie używany, też będzie wykorzystywany gdzieś do jakichś zastosowań właśnie, gdzie będzie mi potrzebny szerszy kadr albo jakiś zoomik, chociaż tutaj zoom jest taki... jeszcze co do charakteryzacji, prócz tego, że ten obiektyw ma mega fajny, ostry obraz, ten, który jest teraz zamontowany, ten panaś nowy, to ma... nie ma niestety stabilizacji, tak jak ten, ale też ma autofokusa, który działa moim zdaniem lepiej. No ale dobra, dlaczego kupiłem ten obiektyw? Kupiłem ten obiektyw... Tata zaczął grać. Kupiłem ten obiektyw dlatego, że potrzebny mi był jasny obiektyw i który będzie miał jak najbardziej uniwersalne zastosowanie i dodatkowo będzie tanie. I po prostu w tym segmencie ten obiektyw jest po prostu rewelacyjny. Mam nadzieję, że będę mega zadowolony. Na dzisiaj to tyle, świrki. Widzimy się w następnym odcinku.